Obsydiusz to magmowy tytan, który został stworzony przez kosmogodzillę. Istota ta pojawiła się w grze wideo z 2007 roku, której nazwa powinna pojawić się na ekranie. Tytan ten był wyjątkowo groźnym rywalem dla króla potworów, ponieważ był odporny m.in. na termonuklearną wersję Godzilli, a jego magmowy promień potrafił z łatwością odeprzeć atomowy oddech. Witajcie na kanale GraczFan, w dzisiejszym materiale przedstawię Wam wszystkie informacje o tym olbrzymie, który jest na ten moment najpotężniejszym tytanem, używającym aspektu ognia. Z góry dziękuję za każdą łapkę i komentarz, bo pomaga to w rozwoju kanału. Obsydiusz jest nazywany również Magmautem, Wulkanisem czy też Pyrodarem. Pod względem wielkości był prawdziwym kolosem, jak na standardy uniwersum Godzilli Final Wars. Mierzył on bowiem 108 metrów wysokości, 190 metrów długości i ważył 78 tysięcy ton. Gdyby potencjalnie pojawił się w Monsterverse i zostałyby zachowane jego proporcje względem Godzilli, byłby co najmniej o głowę wyższy od króla potworów. Z wyglądu miał on nawiązywać do gatunku Godzilli, dlatego też jego nowa wersja mogłaby przypominać zbudowanego ze skał magmowych i lawy króla potworów. Był on klasyfikowany jako golem o szaro-czarnym kolorze powłoki zewnętrznej, która była poprzecinana żyłami, w których znajdowała się lawa. Według oryginalnej koncepcji ramiona tego tytana przypominały małe wulkany, z których unosił się dym. Każda z jego dłoni miała trzy palce przypominające pazury, nie posiadał w ogóle oczu, a na czubku jego głowy znajdowały się trzy rogi zakrzywione do tyłu. Jego grzbiet pokryty był kamiennymi łuskami, a końcówka ogona była rozdwojona niczym u potwora X. Główny atak tytana był nazywany Inferno. Stworzenie to wypuszczało z paszczy ogromny strumień lawy, przypominający atomowy oddech Godzilli. Pod względem siły fizycznej jest jednym z najsilniejszych tytanów, który czerpie przyjemność z rozrywania żywcem swoich przeciwników. Z racji na kamienną budowę ciała, jest również niezwykle odporny na ataki fizyczne, jak i promień Godzilli, potrafi również w pewien sposób wysysać energię życiową od swoich rywali, dzięki czemu błyskawicznie regeneruje swój organizm. Podobnie jak Anguirus, potrafi zwinąć ciało w kulę, a następnie rzucić się w tej formie na swojego przeciwnika, zadając mu druzgocące obrażenia. W mojej opinii istota tego pokroju może skrywać się głęboko w pustej ziemi i zagrozić w przyszłości dominacji Alfy Tytanów. Jest on bowiem idealnym przeciwnikiem dla króla potworów, ponieważ potrafi z łatwością odeprzeć kluczowe ataki Godzilli. Daj mi znać, czy chciałbyś zobaczyć go w Monsterverse. Tymczasem na dzisiaj to tyle, cześć!